Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na film inspirowany listą 100 najlepszych książek 2021 roku według New York Timesa. Zacznę od tego, że w ogóle strasznie zabawne jest dla mnie to, że minęły dopiero 23 lata XXI wieku, a New York Times już wystosował listę 100 najlepszych książek tego wieku, gdzie no tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze nawet w ćwierćwieczu. No ale zignorujmy ten fakt, skoro taka lista już powstała, to myślę, że warto się jej przyjrzeć. Jeżeli chodzi o tego typu listy, to znaczy, wiecie, jakieś tam najważniejsze książki według BBC, teraz ta lista New York Timesa, ja podchodzę do nich troszkę z taką rezerwą, ponieważ mam wrażenie, że to są zawsze te same książki albo ci sami autorzy. Te listy też są takie bardzo amerykańskie, to są najczęściej właśnie pisarze pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta lista 100 najlepszych książek XXI wieku była tak popularna w tej przestrzeni bookmediowej, że stwierdziłam, że fajnym pomysłem będzie też nagrać film na ten temat. I tutaj inspiruję się bardzo mocno filmem Natalii z kanału Kursywa, która nagrała swoją reinterpretację tej listy. I ja właśnie zrobię to samo, to znaczy przedstawię Wam dzisiaj listę 10 książek, które według mnie na takiej liście najlepszych książek XXI wieku, czy też pierwszego ćwierćwiecza tego wieku powinny się znaleźć. I też takim motywatorem tutaj dla mnie było to, że w tej liście opublikowanej przez New York Timesa ja trochę nie jestem w stanie wychwycić klucza, według którego dobierane były te książki. Wydaje mi się, że jest to po prostu lista ulubionych książek osób, które tę listę tworzyły. Natomiast ja taki klucz, według którego te książki dobierałam, mam. I niekoniecznie są to książki, które uwielbiam, jakieś takie najlepsze, które czytałam, chociaż oczywiście większość z nich taka jest. Bardziej są to jakieś książki, które rzeczywiście mają znaczenie dla tych pierwszych 23 lat XXI wieku. I postaram się to gdzieś tam po drodze argumentować. Powiedziałam, że jest to lista 10 książek, natomiast za chwilkę zobaczycie, że przy niektórych pytaniach tych książek będzie więcej niż jedna. Natomiast na potrzeby tego filmu uznajmy, że jest to subiektywna lista najlepszych według mnie książek XXI wieku jak do tej pory. I zacznę tutaj od właściwie początku XXI wieku, książką 11 września, Dzień, w którym zatrzymał się świat. Myślę, że no wszyscy zgodzimy się z tym, że 11 września 2001 roku to był dzień, który całkowicie zmienił świat, wpłynął na wiele późniejszych wydarzeń, które były no trochę taką reakcją łańcuchową właśnie w stosunku do 11 września. Wiem, że na tej liście New York Timesa znajduje się książka Wyniosłe wieże, która również jest o tym temacie i być może nawet byłaby lepsza do takiej listy, ze względu na to, że jest bardziej kompleksowa, bardziej też pokazuje kontekst, tłumaczy Al-Kaidę. Tutaj tego nie mamy, tutaj mamy wyłącznie ten dzień 11 września, natomiast z tego względu, że czytałam właśnie tę książkę, a nie Wyniosłe wieże, to właśnie tę książkę postanowiłam pokazać w tej swojej liście. Tak jak wspomniałam, tutaj nie za bardzo mamy taką otoczkę historyczną. Tutaj autor Michel Zukov skupia się wyłącznie na tym dniu i właściwie minuta po minucie opisuje wydarzenia z 11 września. Ta książka też bardzo skupia się na ludziach, na ofiarach, pokazuje, jakimi oni byli ludźmi, pokazuje troszkę ich historię, oddaje im hołd w pewnym sensie. Jest to naprawdę świetny reportaż, reportaż, który absolutnie wbił mnie w fotel, wywołał we mnie masę emocji i jest to zdecydowanie jeden z najlepszych reportaży, jakie w życiu czytałam. Natomiast jeżeli szukacie no właśnie takiej otoczki polityczno-społeczno-historycznej, to nie do końca to w tej książce znajdziecie i myślę właśnie, że w tym przypadku lepiej sprawdziłyby się Wyniosłe wieże, które ja również planuję przeczytać. Natomiast myślę, że książka opisująca wydarzenia 11 września musi w takim rankingu się znaleźć. Jeśli już mówimy o takich przełomowych wydarzeniach XXI wieku, to według mnie na takiej liście powinna również znaleźć się książka opowiadająca o konflikcie, o początkach właściwie wojny w Syrii. I ja mam tutaj taką książkę, jest to Tamtego ranka, kiedy po nas przyszli. Być może nie jest to najlepsza książka w tym temacie, natomiast jedyna, jaką ja czytałam, dlatego ją tutaj wybrałam. Tutaj autorka jest reporterką właśnie, która bardzo dobrze zna te tereny Bliskiego Wschodu i przedstawia historię ludzi, którzy z jakichś powodów no, nie uciekli z Syrii właśnie w momencie, kiedy rozpoczynała się ta wojna. Mamy tutaj też troszkę o początkach państwa islamskiego, troszkę też takich politycznych kontekstów, które doprowadziły do wojny w Syrii. Przyznam szczerze, że ja czytałam tę książkę bardzo dawno temu i aż tak dobrze jej nie pamiętam, natomiast jeżeli Wy macie do polecenia coś na temat wojny w Syrii i w ogóle tego całego konfliktu, który dzieje się na Bliskim Wschodzie. Oprócz Syrii też bardzo chętnie przygarnę jakieś polecajki dotyczące Palestyny. Także jeżeli macie coś takiego wartego uwagi, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo, bardzo chętnie poszerzę swoją wiedzę w tym temacie w najbliższym czasie. A schodząc już z takich tematów politycznych, mam tutaj książkę Sally Rooney, Normalni ludzie, ponieważ uważam, że Sally Rooney, mimo że bardzo młoda, to jednak jest w jakimś sensie przełomową pisarką XXI wieku. W tym sensie, że ona, wydaje mi się, zapoczątkowała troszkę taką modę na książki coming of age, na książki dotyczące takiego właśnie życia takich zblazowanych milenialsów. To też myślę, że jest bardzo ważne, bo jednak ten wiek to przede wszystkim dorastanie milenialsów. Oczywiście mamy też Gen Z, Gen Alpha. Natomiast to jednak milenialsi wchodzą w taki wiek, gdzie muszą pożegnać się z dzieciństwem i rozpocząć dorosłe życie. No i wydaje mi się, że to właśnie Sally Rooney jest taką najbardziej przełomową pisarką, jeżeli o to chodzi. Tutaj mamy historię Marianne i Connella, dwojga bohaterów, którzy pochodzą z zupełnie różnych światów.
Marianne jest bogatą nastolatką, natomiast Connell pochodzi z ubogiej rodziny. Jego mama jest sprzątaczką w domu właśnie Marianne i właściwie tak przecinają się drogi tych bohaterów. Natomiast w momencie, kiedy ci bohaterowie kończą szkołę średnią i idą na studia, ich losy trochę się odmieniają i to Connell staje się tym popularnym i lubianym dzieciakiem. To jest taka książka właśnie o relacjach dwójki młodych ludzi, o próbie dotarcia się mimo tych właśnie różnic społecznych, które są bardzo widoczne, ale też w takiej próbie dopasowania się do otoczenia. To jest książka, co do której ja miałam mieszane uczucia, kiedy ją przeczytałam, natomiast inna książka tej autorki i myślę, że tutaj do tej listy mogłabym dopisać właściwie no, wszystkie książki tej autorki, a na pewno jeszcze Rozmowę z przyjaciółmi, bo to jest książka bardzo podobna tematycznie, a Rozmowę z przyjaciółmi mnie osobiście podobały się bardziej niż Normalni ludzie. Natomiast na podstawie obu tych książek powstał serial i to ten serial Normalni ludzie podobał mi się bardziej. Także jak widzicie, nie potrafię się jednoznacznie opowiedzieć za jedną albo drugą historią, natomiast uważam, że w ogóle Sally Rooney jest ważną pisarką, jeżeli chodzi o ten XXI wiek i takie dorastanie, wchodzenie w dorosłość milenialsów. Kolejna książka to coś, co również na tej oryginalnej liście się znalazło, a jest to książka Rebeki McKay, Wierzyliśmy jak nikt. Uwielbiam tę książkę. To jest historia właściwie końca XX wieku, ponieważ mamy tutaj opisaną epidemię AIDS w Stanach Zjednoczonych i jest to przede wszystkim koniec lat 80. i początek lat 90., ale ta historia właśnie epidemii AIDS przyplata się z życiem Fiony, z takimi latami współczesnymi, kiedy ona próbuje odnaleźć swoją córkę i z tego powodu leci do Paryża. Natomiast Fiona ma również dużo, dużo wspólnego z tą przeszłością i właśnie z tymi wydarzeniami tamtych lat. To jest niezwykle wzruszająca historia, świetnie napisana, bardzo też taka dokładna i dogłębna. Z tego co wiem, bo byłam nawet na spotkaniu autorskim z Rebeką McKay, ona rozmawiała z ludźmi, którzy żyli no właśnie w czasach tej epidemii i niestety zostali wtedy zakażeni tym wirusem. Na szczęście AIDS nie jest już chorobą śmiertelną i ci ludzie żyją do tej pory, co prawda no muszą przyjmować lekarstwa do końca życia, ale jednak żyją i to jest najważniejsze. Na takie powiedzmy połowicznie szczęśliwe zakończenie niestety większość bohaterów tej książki nie mogła liczyć, ale jest to bardzo wzruszająca i jednocześnie taka bardzo uświadamiająca rzecz, także zupełnie się nie dziwię, że na tej liście się znalazła, no i jak widzicie na tej mojej prywatnej liście również znalazła swoje miejsce. Myślę, że ta moja lista byłaby niepełna i trochę też niepełna jest ta lista New York Timesa bez książek młodzieżowych, a według mnie były takie trzy serie, które bardzo, bardzo mocno naznaczyły literaturę młodzieżową i jej kierunek właśnie w XXI wieku. Oczywiście przede wszystkim mamy tutaj Harry'ego Pottera, a właściwie te części od Czary Ognia w Górę, ponieważ to one zostały wydane w XXI wieku, wszystkie poprzednie to jeszcze XX wiek. Natomiast oczywiście Harry Potter miał gigantyczny wpływ na literaturę młodzieżową, w ogóle na popularność czytelnictwa wśród młodych osób. Myślę, że ta seria jest absolutnym fenomenem i mimo tego, że jest już dosyć stara, to do tej pory znajduje czytelników wśród właśnie młodych osób i kolejne pokolenia sięgają po Harry'ego Pottera. Drugą falą takich popularnych książek młodzieżowych był oczywiście Zmierzch Stephanie Meyer. Przyznam szczerze, że ja czytałam tylko ten pierwszy tom. Nie czytałam kolejnych książek, natomiast oglądałam filmy, więc mniej więcej wiem, co tam się dzieje. Natomiast Zmierzch również, mimo tego, że zbierał wiele takich niepochlebnych opinii, uważam, że bardzo, bardzo mocno wpłynął na popularyzację literatury wśród młodych ludzi, ale też troszkę nadał kierunek takiej fantastyce młodzieżowej, ponieważ to właśnie od Zmierzchu zaczęła się ta wielka moda na wampiry i później powstawała cała masa książek w tym temacie. Także to też uważam, że jest ogromny, ogromny wkład w literaturę młodzieżową. A trzecia taka seria, myślę, że możecie się domyślać, co się tutaj może znaleźć, to są oczywiście Igrzyska Śmierci i Suzanne Meyer. Powiedziałam Suzanne Meyer, ponieważ oglądam właśnie Gotowe na Wszystko i tam jest bohaterka, która nazywa się Suzanne Meyer. Natomiast mam na myśli oczywiście Suzanne Collins. Igrzyska Śmierci to jest w ogóle jak dla mnie fenomenalna seria. Ona świetnie pokazuje takie mechanizmy życia w społeczeństwie i w ogóle im jestem starsza, tym bardziej doceniam Igrzyska Śmierci. I też dzięki temu, że w ostatnich latach miała premierę ta czwarta część, ten prequel właściwie do tej trylogii, to miałam szansę sobie trochę odświeżyć Igrzyska, co prawda nie książkowo, bo ich nie czytałam ponownie, natomiast filmowo i w ogóle wrócić do całej tej historii, do całej tej otoczki. I im jestem starsza, tym bardziej doceniam, jak absolutnie genialna ta książka jest, jak świetnie pokazuje jakieś takie polityczne kwestie. Naprawdę o Igrzyskach Śmierci można wiele powiedzieć, ale myślę, że jest to absolutnie wyjątkowa seria i bardzo się cieszę, że w przyszłym roku dostaniemy kolejną część tej serii, czyli te Igrzyska Śmierci Haymitcha, zdaje się. No i oczywiście to też jest seria, która zapoczątkowała wielką modę na dystopie młodzieżowe, także również swój ogromny wkład w literaturę młodzieżową XXI wieku zdecydowanie miała. Kolejna książka to dość kontrowersyjny wybór, a jest to Małe życie Hani Nagihary, ale myślę, że nie można tej książce odmówić tego, że zrobiła ogromne zamieszanie w literaturze światowej w XXI wieku. Tak jak tutaj głosi ten napis, jest to najgłośniejsza amerykańska powieść roku. To jest też książka, która nominowana była do wielu nagród, w tym Nagrody Bookera. Ja się w ogóle strasznie dziwię, że biorąc pod uwagę, jaki rozgłos ta książka miała, że jeszcze nie ma jej ekranizacji. Nie wiem, czy ktoś kupił do niej prawa, nie mam pojęcia, czy w ogóle były jakieś rozmowy na ten temat. Natomiast no, aż się prosi, żeby tak wielka powieść dostała swoją ekranizację. Wielka oczywiście tutaj w znaczeniu tego, jak wielki rozgłos miała, ponieważ ona ma bardzo podzielone opinie.
Ja czytałam tę książkę chyba w 2020 roku i wtedy mi się bardzo podobała. To jest historia grupki przyjaciół na przestrzeni lat. Przyjaciół, którzy poznają się na studiach, później wspólnie dorastają, wspólnie no, mają jakieś tam swoje życie, ale w pewnym momencie taki najmocniejszy akcent przenosi się na Juda, jednego właśnie z tych bohaterów. No i w tym momencie rozpoczyna się taki troszkę festiwal bólu. Nie wiem jak to nazwać, ale wiele zarzutów pod kątem tej książki jest to, że ona epatuje takim bólem i cierpieniem. I rzeczywiście to jest prawda, jest tutaj wiele takich wątków, które no, są niepotrzebne, są tutaj tylko po to, żeby szokować i wywołać w czytelniku pewne emocje, więc ja zgadzam się trochę z tym, że ta książka w pewnym sensie manipuluje emocjami czytelnika. Natomiast wciąż ona mi się bardzo podobała w momencie czytania. Nie wiem, jak odebrałabym ją teraz, po tych 4 latach, właśnie ze względu na to, jak głośna była to powieść i jak wiele się o niej mówi do tej pory i jak wiele książek się do niej porównuje, bo nawet właśnie książka Wierzyliśmy jak nikt była bardzo mocno porównywana, ja sama to robiłam, do Małego życia Hanny Nagihary. No to choćby z tych względów myślę, że zasługuje na to, żeby na takiej liście się pojawić. Kolejna książka ponownie jest zbieżna z listą New York Timesa i są to Lata Ani Erno. Mimo, że ja nie byłam jakąś olbrzymią fanką tej książki, kiedy ją czytałam, to rzeczywiście ona tutaj ukazuje no, mnóstwo takich ważnych wydarzeń, co prawda nie tylko z XXI wieku, bo tutaj akcja, nazwijmy to, rozpoczyna się chyba już w latach 60. czy nawet jeszcze wcześniej. To jednak jest to taki przekrój najważniejszych wydarzeń ze świata. Największy nacisk tutaj położony jest na Francję, ze względu na to, że autorka właśnie pochodzi z Francji, a jest to książka autobiograficzna. Natomiast poza tymi wydarzeniami z Francji są też wydarzenia światowe i też niektóre wydarzenia, które miały miejsce we Francji, wpłynęły na cały świat. Także myślę, że z tego względu ta książka również powinna znaleźć się wśród takich najważniejszych publikacji XXI wieku. Elena Ferrante na liście New York Timesa pojawiała się wielokrotnie. Ja tutaj mam Czas porzucenia i chyba ta książka również na tej liście była, natomiast mam tutaj tę książkę tylko dlatego, że jest to jedna z dwóch, które czytałam, jeżeli chodzi o Elenę Ferrante. Nie czytałam na przykład Genialnej przyjaciółki, ale uważam, że jest to pisarka, która zdecydowanie na takiej liście powinna się znaleźć. Ona jest fenomenem, ma świetne pióro, ale też fenomenem jest ta cała otoczka związana z tym, że my właściwie nie wiemy, kim jest Elena Ferrante. To jest oczywiście pseudonim artystyczny, natomiast ta autorka nie prowadzi żadnych spotkań autorskich, żadnych wywiadów. No, nikt nie wie, nikt nie zna jej tożsamości, nie wiadomo kim ona jest i myślę, że to buduje legendę tej autorki. Natomiast ona pisze również świetne książki. Tak jak wspomniałam, tutaj akurat mam Czas porzucenia, ponieważ to jest jedyna książka, którą mam fizycznie. Ale nawet bardziej niż Czas porzucenia umieściłabym na takiej liście książkę Córka, ze względu na to, że ona wyszła na początku lat 2000. Wydaje mi się, że może jakoś 2004 czy 2005 rok. I tamta książka opowiada o relacji matki z córkami, a właściwie nawet nie tyle o relacji, co o takiej dywagacji na temat bycia matką. Na czym polega rola matki, czy można być matką i kimś więcej, czy w momencie, kiedy zostajemy matkami, to już definiuje całe nasze życie. I to jest taka książka, która w tym momencie może już nie robi wrażenia, natomiast na początku lat 2000 myślę, że mogła wywołać spore zamieszanie i też otworzyć taką właśnie dyskusję na temat macierzyństwa. Czas porzucenia to jest również genialna książka, która ukazuje kobietę zdradzoną przez męża, męża, który ucieka do młodszej kochanki. No i to jest taki portret psychologiczny kobiety zdradzonej, która stopniowo popada właściwie w szaleństwo. Również świetna książka, bardzo emocjonalna. Czytałam ją na początku tego roku i naprawdę wywarła na mnie ogromne wrażenie, także myślę, że Elena Ferrante całościowo na takiej liście musi się znaleźć. O ile się nie mylę, to jesteśmy już przy 8 pozycji i na liście New York Timesa znalazła się również Sigrid Nunes, książka Przyjaciel i ja się zgadzam, że to jest najlepsza książka tej autorki. Natomiast według mnie na liście najważniejszych książek XXI wieku, jeżeli chodzi o tę autorkę, powinna się bardziej znaleźć książka Słabsi, a to z tego względu, że jest to książka pandemiczna. Ona opowiada w dużej mierze o pandemii, która wybuchła w 2020 roku, a nie da się ukryć, że było to bardzo, bardzo ważne, jeżeli nie jedno z najważniejszych wydarzeń, no właśnie tego wieku. Także myślę, że ta książka dużo bardziej pasuje do takiego zestawienia, bo rzeczywiście opisuje jakieś wydarzenia, które miały przełomowy wpływ na świat. Natomiast zgadzam się, że Przyjaciel jest książką lepszą. Tutaj mamy historię kobiety, która musi poradzić sobie ze stratą najlepszego przyjaciela, a w dodatku ten przyjaciel obarczył ją odpowiedzialnością za takiego ogromnego psa, doga Arlekina. No i jest to też właśnie opowieść o tym, jak między tą kobietą a tym psem buduje się relacja, jak nawiązuje się stopniowo między nami przyjaźń. I to jest piękne w tej książce, ale poza tym wszystkim, poza właśnie tym wątkiem straty, radzenia sobie ze śmiercią bliskiej osoby i takiego no, troszeczkę pogodzenia się z tym i też nawiązywania właśnie przyjaźni ze zwierzęciem, bardzo ważnym wątkiem też tutaj jest literatura, życie pisarza, życie wykładowcy, życie w ogóle literata w szeroko pojętym znaczeniu. Książka krótka, ale wielowątkowa i naprawdę godna polecenia. Natomiast tak jak mówię, uważam, że ta na takiej liście sprawdziłaby się lepiej ze względu na to, że akcja tej książki toczy się w czasie pandemii i opowiada o tym, jak w czasie, kiedy nie możemy wychodzić z domu, kiedy kontakt z drugim człowiekiem, no dosłownie może grozić śmiercią, jak w takiej sytuacji nawiązywać nowe relacje, jak podtrzymywać te relacje. Także też
bardzo, bardzo ciekawa książka. Ona nie jest jakoś dużo gorsza od Przyjaciela. Po prostu Przyjaciel tak osobiście podobał mi się bardziej, natomiast Słabsi również są według mnie świetną książką, także w ogóle Sigrid Nunes jako pisarkę bardzo gorąco Wam polecam. I ostatnia książka, 10. na tej mojej liście najważniejszych książek XXI wieku, to książka Miedziaki. Inna książka tego autora, Kolej Podziemna, ukazała się na tej oryginalnej liście New York Timesa, natomiast ja nie czytałam Kolei Podziemnej. Z tego względu stwierdziłam, że dobrą opcją będzie tutaj wybranie Miedziaków. To też nie jest tak, że ta książka jakoś szalenie mi się podobała. Ona mi się podobała raczej umiarkowanie. Natomiast porusza bardzo, bardzo ważny temat, ponieważ mówi o takich ośrodkach poprawczych dla młodocianych przestępców, najczęściej czarnoskórych, i o tym, jak oni tam byli traktowani. To jest książka, która przede wszystkim porusza temat segregacji rasowej, ponieważ rozgrywa się w latach 60. XX wieku. No i właśnie głównym bohaterem jest czarnoskóry chłopiec, który trafia do takiego ośrodka wychowawczego ze względu na pewne przewinienia, których się dopuścił. One nie były chyba jakieś straszne, z tego co pamiętam, to była jakaś kradzież samochodu. Natomiast trafia do takiego ośrodka, mimo tego, że jego przyszłość miała być lepsza, miał iść do takiego koledżu właśnie dla osób czarnych. Z różnych przyczyn zszedł na tą przestępczą drogę i trafił do tego ośrodka. I ten ośrodek, co najgorsze, istniał naprawdę. I te wydarzenia, które są tam przedstawione, są inspirowane właśnie prawdziwymi wydarzeniami. Dzieją się tam absolutnie straszne rzeczy, to znaczy ta kadra znęca się nad tymi dziećmi, bije tych chłopców, oni tam byli grzebani w masowych grobach, naprawdę straszne, absolutnie straszne rzeczy się tam działy. I myślę, że świadomość tego, co działo się w takich ośrodkach, jest bardzo ważna. I tutaj również mogłabym dorzucić polską książkę, polski akcent, książkę Joanny Gierek-Onoszko, 27 śmierci Tobiego Obeda, która opowiada historię inuickiego mężczyzny, który w XX wieku również trafił do takiego ośrodka, który miał go zasymilować z kulturą białych, nazwijmy to. Tam też działy się okropne rzeczy. To były ośrodki prowadzone w ogóle przez zakonnice, to były ośrodki katolickie. I mimo tego, że to są troszkę różne tematy, bo jednak u Whiteheada mamy tutaj sytuację czarnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, u Gierek-Onoszko mamy historię rdzennych mieszkańców Kanady, to jednak temat tych ośrodków, które znęcają się psychicznie i fizycznie nad ich mieszkańcami, jest tutaj wspólny. I myślę, że obie te książki są bardzo ważne, ponieważ uświadomiły świat w tym, co się w takich ośrodkach działo i że nigdy więcej takie ośrodki nie powinny mieć prawa bytu. Także myślę, że to również są książki, które na takiej liście zdecydowanie powinny się znaleźć. I to było wszystkie 10 książek mojej prywatnej listy najważniejszych książek XXI wieku. Koniecznie dajcie znać, jakie książki Wy na takiej liście byście umieścili i czy zgadzacie się też z moimi wyborami. Jeszcze raz przypominam, że pomysł na ten film zaczerpnęłam od Natalii Kursywy i też na dole w opisie Wam podlinkuję ten film, także zapraszam też do obejrzenia wyborów Natalii, które w niektórych momentach się pokrywają, ale w niektórych są też zupełnie inne. Także zapraszam również do obejrzenia listy Natalii, a ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!